Witam wszystkich serdecznie, Andrzik z tej strony. Dzisiaj zagramy w Mortal Shell. Jedyne co o tej grze wiem, to jest to, że jest jak Demon's Souls, ale bardzo mała. Więc zacznijmy. Nie będę zmieniał żadnych ustawień, że lecimy do przodu i będziemy się uczyć na bieżąco. Być może graficzne ustawienia bluru i tak dalej, zobaczę jak to będzie wyglądać. Jakby Alien, albo ten z Prometeusza, tak trochę wygląda. Nic w tej chwili nie możemy zrobić, mogę iść do przodu. No dobra, co my tu mamy? O! Przeciwnik? Ale ja nie mam broni. Twardni, tak? Harden. Niestety nie, ta gra nie jest po polsku, ale trudno. Chyba, że na PC wyszła. Nie jestem nawet tego pewien. Gram na PlayStation. Ale zobaczymy. Dobra. Trzymam L2, żeby stwardnić. Dobra. Aha. Aha, czyli to taki tutorial po prostu. Musiałem wcisnąć wszystkie te przyciski, żeby dalej iść. Co masz? Mieczek. I to nie byle jaki. No. Excalibur. Okej, dziękuję pani statuetko, czy panie. A. Żartowniś ze mnie. Lecimy. Okej, tym razem ten pan będzie nas bił. Znaczy bardziej niż tamten pewnie. Nie ma innego wyjścia, co lecimy do przodu. Eksperymentuj z utwardnianiem w różnych momentach. No dobra. Kiedy atakuję R1, wciskam L2, żeby stwardnić. A, heavy attack. No, okej. Teraz muszę stwardnieć podczas atakowania. Aha. No to dalej. Nie ma tu nic ciekawego, tylko woda i ruiny. No, mamy coś świecącego. A, Mortal Token. A, użyłem go. Aha, czyli musiałem użyć. Jeśli stwardniejemy, używając tego, to jak ktoś nas uderzy, dodaje nam energii. Dobrze. Nasz alien w całej okazałości. Co my tu mamy? Aha, tylko menu z przedmiotami. Aha. Skorupy. Nie wiem co to jest jeszcze. I przedmioty, które my możemy znaleźć. Jakieś książki, papiery do poczytania może. Nie grałem w tą grę wcześniej, także nie wiem. A widziałem jedynie jeden trailer i mówię, o muszę w to zagrać. Nawet nie jest złe. Jakoś Demon Soulsy i te inne mnie tak nie przekonywały. Chociaż Sekiro jest super. Ale zobaczymy. O! Następny pan do golenia. A! A, tego pana musimy pokonać. No dobra. Au!
Nie, nie, nie. Okej, chyba zginiemy teraz. Energia nam się nie odnawia. Jego się nie dało pokonać chyba może. Duża ryba. No tak. Czego się mogłem spodziewać? Falgrim. Jesteśmy teraz w żołądku ryby? No, nie wiem właśnie. Chyba nie przywiozła nas gdzie indziej. Zobaczymy. Mówię, taki trochę wygląda jak ten inżynier z Prometeusza. Mortal Shell. Śmiertelna skorupa? Tak można by dosłownie przetłumaczyć. Ktoś tam się bije pewnie po drugiej stronie może. Albo to ta ryba, nie wiem. Dobra, wyśliznęliśmy się. Co dalej? O, proszę. Niby nie było. To ciekawe. A to co? Może checkpoint? Panowie skamienieni? No dobra. Gdzie teraz? O! No dobra, ten pan chyba nas nie uszkodzi, co? No i mamy zbroję. Shell inhibited. Aha, czyli to jest tak zwany shell. No to spoko. Lecimy. Mówię, muszę się ulepszyć trochę w tym ataku i tak dalej. Ale zobaczymy, to przyjdzie z czasem. Postaram się, bo nie jestem taki dobry, ale zobaczymy, no. Grzybki? Ciekawe, czy nie trujące. O, coś tu jest? Ktoś tu jest? Nie, nikogo tu jeszcze nie ma, dobra. Glimpse of Futility. Musimy sprawdzić, co to jest, może zasejwuje grę albo coś, żeby nie tracić. Mamy Simple Loot. Ok. Możemy grać na instrumencie? Zaraz zobaczymy. O, jest nieskończona ilość, czyli możemy używać tego nieskończenie.
A! Ciekawe, czy to może. Może to odnawia energię, jak sobie siedzę? Okej, zobaczymy, zobaczymy. Może to ma jakieś działanie. O, już coraz lepiej gram. No proszę. Jest przyjemnie. Jeszcze tylko ognisko, kiełbaski i ten. No dobra. Zobaczmy co dalej. Poczekajmy do końca, skoro mamy nieskończoną ilość. Dobra, jeszcze raz. Gramy sobie na lutni. Jeszcze raz. No ciekawe, czy ten instrument coś da nam później, czy nie. Byłoby ciekawie. No, maksujemy to i zobaczymy, co się stanie. O, coś nowego. Zaraz wszystkie potwory z okolicy przyjdą i będą klaskać. O! A może mnie słyszą w tej chwili? Dawno, dawno temu. Coś tam się kruszyło za rogiem. Idziemy dalej. No i ostatni. Na maksa. O, mogę zmieniać muzykę teraz. Aha, czyli jak dojdziemy, czy jak namaksujemy, po prostu można zmienić te kawałki, które się nauczyliśmy. To wszystko, co my tu mamy? O! Czyli tam musimy iść, gdzie ten dzwon i tu jakiś budynek jest. Okej. Okay. To nasz cel. No to lecimy. Jazda, no koń by się przydał, ale no nie ma. Mamy więcej grzybków. Może to tam? A, tutaj! To, okej. Okay. Okej. Okay. Tam coś świeci, to mamy więcej przedmiotów. Ale też pewnie będzie więcej wrogów. Nie widzę, żeby tu można było doświadczenia zdobywać. Okej, okay. O, tam mamy dużego pana. Łuk by się przydał, ja jestem zwolennikiem tego, żeby strzelać z daleka. No ale dobra, co zrobić? Halo, halo, dzień dobry. Zaraz, chwilunia, chwilunia. No, mylę przyciski, zamiast X-a, zamiast kółka wciskam X. No, dawać energię, zasysać. Nie da rady? A ty się to po cichu skradasz tutaj? Wygląda jak mnich z toporkiem, no nie wiem, albo... O! W to chyba raczej nie wdepnę. Trzeba uważać, o! No chodź. Kolejna lutnia. Sorry, że przerwałem wam przyjęcie, no ale... Co my tu mamy? Gotowana żaba, okej. Nie wiem, czy to super. Nie, zaraz, musimy iść do tego zamku. Więc pójdźmy tam jak najszybciej. No nie! I się zapomniałem. Co my tu mamy?
skrzynia jest zamknięta. A jak ją otworzyć? To potrzebuje klucza, czy co, nie? Rozwalić nie mogę. Coś się tutaj czai dużego. Ale mamy więcej grzybków. Coś dużego mi się wydaje, no nie wiem. Tam coś na górze mi się wydaje. O. Ciekawe. Ten grzybek chyba nie będzie leczył mnie, tylko ciekawe co on daje w takim razie. O, drzwi? O! Ale czy to jest to, gdzie miałem iść, bo ja już nie pamiętam nawet. A, tutaj miałem pójść. To w sumie tam na dół też. Na razie spokój. I możemy pozbierać co się da dookoła. Tu jest ten dzwon, dobra. Coś tam się dzieje w środku. Muza nie z tej ziemi. No dobra, tu coś mamy jeszcze do wzięcia w ogóle. Ale muszę spaść do tych ludzi, także dobra. Na razie odpuścimy sobie to. Jeszcze tam zdążymy pójść. Zobaczmy co tu się dzieje. Dzień dobry. A pan jest przyjazny? Wygląda jakby był tym gościem z Rezydenta, co sprzedaje rzeczy. My, oh my. Aren't you a rare specimen? Rzadkim okazem jest. Rather dashing in that curious attire. And what of on the inside? You must be a gentleman. Certainly not one of those boorish fanatics. Welcome then. I'll warm some tea. In the meantime, why not take a look at my wares? Oh, możemy handlować. Surely there's something you'll fancy amongst my collection. No na pewno, tylko co możemy za co wymienić? Aha, muszę uzbierać taru, a mam 234, okej, czyli mogę na razie kupić tylko pieczonego szczura. I jakiś, jakby to przetłumaczyć, bimber. Tylko, że kiepski bimber. Ale co możemy później kupić? To jest ciekawe. Jakąś strzałę czy coś? Dużą znajomość tego. Ale nie kojarzę. Tu jakaś euforia. To może być jakiś buff. Jakiś kwas. Lutnia oczywiście. Dzwoneczek. A tu inny dzwoneczek. To brązowa, a tu złoty dzwoneczek. Narzędzia. I gotowana żaba. To są jakieś kluczowe rzeczy, ale muszę mieć naprawdę dużo taru. Ten ekwipunek by mi się przydał pewnie. Może, to może być dobra broń. Ale nie mamy teraz taru, no trudno. Musimy na dół jednak pójść. Do wewnątrz tej wieży, czy tam gdzieś w środku coś się dzieje. Jakaś impreza. Mnichowie, wiadomo. Ciemni mnichowie imprezują. Coś tu jest? O! Mamy parę rzeczy, zobaczmy. O! A czyli możemy ten... zwiększyć siłę rzeczy naszych, które posiadamy. Aha, musimy zdobyć składniki, no dobra. Co to jest? Aha. Okej. Okay. Kolejne miejsce do odwiedzenia. Jakiś zamek na horyzoncie? Mhm. A tu?
samo. Nie, może co innego? Nie. Okej, okay. Jakieś inne miejsce, jakaś brama. Jejku. O, ale tu nie ma nic. Okej, okay, tu jeszcze może? Mhm, tędy chyba szliśmy. O nie. Aha. Kolejne zamczysko. No super. Ja tam przyjdę do panów zaraz, ale jeszcze zwiedzę. Tattered vestment. Co to jest? Nieskończona ilość. No? To jakieś ptaszysko? Okej. Okay. Ten pan, no chyba nie będzie zły, mam nadzieję. Okej, okay, jakiś tarnished seal. That's better. Thank you. It's been so long since anyone raised a hand toward me in kindness. You seem different. Untouched by false truths. Mm-hmm. Unfortunately, I have little to offer you, save for that tarnished seal in your hands. A small gift, but I expect you will find it useful. Would you grant me another favor? Deep within the temples of the devout, you'll find the sacred glands of the revered. Bring the glands back to me, so I can extract the true nectar. Just enough to heal me. Super. Perhaps you too can use it to free yourself from this wretched land before you end up like me. Hmm. Aha, no to ciekawe. Czyli będziemy mogli tam, dzięki temu parować ataki. I będzie to przeszkadzało wrogom i także będzie nas ostrzegało na nadciągających atakach, które nie są do sparowania. Self-infusion healing. Uzdrawianie? Aha, musimy mieć duży resolve, żeby tego użyć. A, i możemy, a, możemy dzięki temu, że jak tego użyjemy, będziemy mogli odnowić sobie energię. To bardzo przydatna rzecz. Trzeba będzie poćwiczyć na wrogach. Tam były jakieś drzwi. No tutaj może coś jest ciekawego. Albo i nie. Dzień dobry. O-o. Pray, what wayward spirit beckons? I shall name you foundling. And you may call me Sesta Janessa. You're uninitiated in the Revered's mysteries, I see. Hmm. What a curiosity you are, wearing a man like a shell. You've awakened him, but you know nothing of him yet. Fetch me one of his mementos, and some tar too, and I'm sure we can stir up some recollections. Of course, first you must find his name. Mima, Manretea, Mati, Noter, Zulrak. Hmm. Yes, dajmy jej taru. A. Muszę odkryć imię tej skorupy. Proszę. The brigands pointed us toward the temple. Shunned by the devout, their allegiances lie to those who are fatah, or spirits. Hmm.
They entertain themselves with drunken antics or violent cruelties. They know better than to attack us. But they followed us at a distance, hoping for scraps. No dobra, i co możemy zrobić teraz? Nie, dobra, nie mogę nic wybrać na razie. A, mogę, tylko że potrzebuję bardzo dużo taru. 500 minimum. I więcej tych glimpsów musimy odnaleźć. To na razie. A tu ten zamek? O! Kolejna zbroja może? O! No, tutaj, tu wygląda też kolejna zbroja. Nietoperze. O, następny pan. No trzy, to w sumie tak jak w tym menu. No nic. Czyli to jest nasz nowy checkpoint, więc w takim razie przerwiemy tutaj grę i będziemy kontynuować w następnym odcinku. Dziękuję komukolwiek za oglądanie. Miłe będą jakieś komentarze. Czy dobrze słychać, czy wszystko jest ok i tak dalej. Złe, nie, wiesz, możecie dawać mi i tak jak to się mówi, i łapkę w dół, i w górę, to nie ma znaczenia. Proszę o jak największą krytykę, jeśli da radę, jeśli ktoś cokolwiek to zobaczy. Nie? Dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku. Anjix.